szpiegul.pl. Cześć! Dziś krótko o piramidzie i planowaniu. W ostatnim odcinku omówiliśmy zarządzanie strategiczne w odniesieniu do struktur organizacyjnych i kryzysów ich rozwoju. W dzisiejszym zajmiemy się myśleniem strategicznym, a konkretnie strategiczną piramidą zarządzania oraz planowaniem strategicznym. Zaczynamy! W pewnym momencie naszych dziejów pojawił się taki ciekawy twór – firma, a w zasadzie to spółka. Sposób swojego działania przejęła ze sfery militarnej, podobnie jak i słownictwo. Z nieznanych mi na razie powodów zamieniła strategiczną piramidę dowodzenia na strategiczną piramidę zarządzania. W tej pierwszej sztukę wojenną dzieli się na strategię, działania operacyjne i taktykę. W drugiej zaś na poziomy strategiczny, taktyczny i operacyjny. W przypadku armii ideologię narzuca władza państwowa oraz ustawy, np. konstytucja, a w biznesie właściciele i zarządzający. Firmę, podobnie jak każdą inną organizację, zakłada się po to, aby realizowała cele wynikające z przekonań właścicieli i zarządzających nią. Na podstawie tych przekonań konstruuje się misję, która mówi, jaki jest sens istnienia danej firmy, taki cel główny. Mając misję, przechodzimy na niższy poziom funkcjonowania organizacji, czyli poziom strategiczny. Tutaj formułujemy strategię, czyli wyznaczamy ogólne cele i kierunki przyszłych działań firmy. Etapy, w jakich odbywa się ten proces, to monitorowanie otoczenia, formułowanie strategii, implementacja strategii oraz ocena i kontrola. Na niższym poziomie zarządzania, czyli taktycznym, konstruujemy szczegółowe plany działań przy wykorzystaniu posiadanych przez nas sił i środków. W celu oceny ich właściwego wykorzystania na bieżąco wykonujemy analizy poziomu taktycznego. Istotne wyniki przekazujemy na poziom strategiczny, ponieważ mogą one istotnie wpłynąć na stosowaną strategię lub jej zmianę. Na tym poziomie króluje również hasło „Klient jest najważniejszy”. Na tym poziomie doskonale rozumiemy, że można przegrać wiele bitew i potyczek, a mimo to wygrać wojnę biznesową. I pamiętajmy, przeciętny poziom wykonywania zadań na poziomie operacyjnym często bywa wystarczający do wygrywania. Dlatego też ten najniższy poziom zarządzania operacyjny jest tak bardzo istotny. Dla niektórych firm najistotniejszy. Stąd zawołanie: pracownik jest najważniejszy. Poziom operacyjny to inaczej realizacja programów, to znaczy konkretnych planów, akcji i budżetów. Realizacja planów operacyjnych i osiąganie celów, czyli podejmowanie konkretnych czynności i działań przez poszczególnych pracowników lub konkretne jednostki operacyjne. I małe ostrzeżenie. Nigdy nie przykładajmy strategicznej piramidy zarządzania do struktury organizacyjnej firmy. Nasza piramida opisuje nie strukturalne poziomy zarządzania, ale raczej funkcje w firmie. O ile po przyłożeniu piramidy do struktury zhierarchizowanej, takiej scentralizowanej, otrzymamy dużą zgodność, to już w przypadku struktury sieciowej lub holokratycznej, czyli organizacji turkusowej, już nie bardzo. Znaczy się w ogóle zero zgodności. W każdej jednak strukturze organizacyjnej odnajdzie się nasza strategiczna piramida zarządzania. Poszukujemy jednak kompetencji i realizowanych funkcji, a nie stanowisk i hierarchii. I jeszcze jedna sprawa. Chcąc dopasować poziom wywiadu w biznesie do strategicznej piramidy zarządzania, łatwo można stwierdzić, że poziomowi strategicznemu odpowiada wywiad biznesowy, poziomowi taktycznemu wywiad konkurencyjny, a poziomowi operacyjnemu odpowiada wywiad gospodarczy. Planowanie strategiczne. Mając sformułowaną misję, gdzie następuje określenie naszych wartości, formułujemy zasadniczy cel, czy też cele działań naszej firmy. W jaki jednak sposób? Otóż poszukujemy odpowiedzi na kilka istotnych kwestii. Jaka jest nasza pozycja,
i historia określająca dotychczasowy rozwój firmy, jakie są nasze mocne i słabe strony w porównaniu do konkurentów, jakie istnieją dla nas możliwości w przyszłości, okazja, zagrożenie, ryzyka wewnątrz i na zewnątrz firmy. Jaka jest obecna prognoza, to znaczy gdzie znajdziemy się trzymając dotychczasowej strategii, co chcemy robić, czy realizujemy naszą misję, jakie mamy alternatywy, to znaczy czy istnieją inne możliwości, na którą alternatywę rozwoju powinniśmy się zdecydować, w jaki sposób będziemy przeprowadzali kontrolę i ocenę rozwoju. Formułując odpowiedzi na te pytania, korzystamy z wyników analiz poziomu strategicznego. Tutaj polecam blog inteligencji analitycznej cyklu CSI na kanale szpiegul.pl. Dając odpowiedzi, poznajemy nasze cele strategiczne. Wówczas wytyczamy kierunki przyszłych działań, czyli ustalamy, czy zachowujemy status quo, jest to gra na zwłokę, zyskujemy czas, uciekamy, chodzi o wycofanie na wcześniej upatrzone pozycje, poddajemy się, czyli stosujemy naśladownictwo lub przyjmujemy rolę sojusznika, a częściej podwładnego. Zastraszamy konkurenta, chodzi o okazanie potęgi w sposób wpływający na psychikę i morale konkurenta, albo czy walczymy. Tu już chodzi o projekcję siły, czyli jej zastosowanie. Tak naprawdę to nie dokonujemy wyboru tylko jednej z powyższych możliwości. Konstruujemy bowiem scenariusze dla każdej z możliwości z osobna, decydując się jednak na wybór tej jednej konkretnej. To nasz plan A. Kolejne ustalamy również awaryjne plany od B do E. Nie są to plany szczegółowe, zawierają jedynie scenariuszowe warunki brzegowe do spełnienia. Zwrócę uwagę na szczególne znaczenie jednej metody analizy jakościowej w przypadku planowania, a mianowicie metodę scenariuszową. Również odsyłam do bloku inteligencji analitycznej w cyklu CSI. Zaznaczę również, iż jedną z najbardziej skutecznych technik zarządzania jest mapowanie strategii oparte na strategicznej karcie wyników. O niej samej opowiem w następnym odcinku. Mapowanie umożliwia przejrzyste opisanie poszczególnych założeń firmy oraz powiązań między nimi wpływających na osiągnięcie zakładanych celów. W ten sposób firma tworzy wartość w długim czasie. Taki model mapy strategii dzieli się na cztery poziomy, z których każdy wpływa na siebie i na inne, przez co razem wpływają na realizację strategii firmy. Najwyższy szczebel odnosi się do wartości firmy dla udziałowców lub właścicieli. Jest to perspektywa finansowa. Drugi, niższy, definiuje sposób, w jaki firma jest widziana przez klientów. To jest perspektywa klienta. Trzeci poziom to procesy innowacyjne oraz operacyjne, które mają na celu zaspokojenie potrzeb klienta. Jest to perspektywa procesów wewnętrznych. Podstawą wszystkich poziomów jest natomiast kapitał intelektualny, o którym opowiemy sobie już w następnym odcinku. Na tym zakończyłbym omawianie koncepcji CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, w zakresie ogólnego kierowania firmą i zapraszam na następny odcinek poświęcony strategicznemu HR-owi, czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia wkrótce. Cześć!